Dzień dobry, w poniedziałek 13 marca w aktualnościach witam Państwa, Krzysztof Janczurewicz. 40 państw skorzystało z okazji i poddało się badaniom mammograficznym w szczecineckim szpitalu. Przy okazji wykonano też badania cytologiczne. Takie badania zorganizował szczecinecki szpital z okazji Dnia Kobiet. Ponieważ akcja cieszyła się dużym powodzeniem, będzie powtórzona jeszcze w maju. Niezależnie od tej akcji, badania profilaktyczne panie powinny wykonywać cyklicznie, te z zakresu mammografii i cytologii. Pierwsze są doskonałym sposobem na wykrycie nawet małych zmian nowotworowych piersi. Drugie pozwala zdiagnozować raka szyjki macicy. Wszelkich szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 94 37 26 780. Zainteresowanie badaniami jest w miarę duże. Pacjentki mogły się umawiać telefonicznie lub osobiście w rejestracji szpitala. Nie było teraz zbyt dużo czasu na to, żeby pacjentki mogły też się o tym dowiedzieć. Na pewno było na stronie internetowej, na Facebooku Starostwa Powiatowego, szpitala, ale na pewno jakby było więcej czasu, to jeszcze więcej pacjentek mogłoby skorzystać z takiej akcji. Ile pacjentek się zapisało? Na mammografię około 17-18 pacjentek się zapisało, na cytologię pewnie troszeczkę więcej. W jakim wieku najlepiej się zapisać? Jeżeli chodzi o mammografię, dzisiejsza akcja profilaktyczna z okazji Dnia Kobiet była skierowana do pacjentek w wieku od 50 do 69 lat, które w przeciągu dwóch ostatnich lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego w ramach programu. A w przypadku cytologii w przeciągu trzech ostatnich lat nie mogła być wykonywana cytologia. Badanie mammograficzne składa się z czterech zdjęć, po dwa dla każdej piersi i w trakcie badania jest ucisk, żeby zmniejszyć dawkę promieniowania i lepiej uwidocznić całą pierś. Pacjentka w trakcie badania może odczuwać lekki dyskomfort. Wszystko zależy od budowy piersi, od tego, jaka jest wrażliwość piersi i próg bólu danej pacjentki. Ale badanie jest krótkotrwałe, więc moim zdaniem do zniesienia. Chciałam jeszcze dodać, że Szpital w Szczecinku będzie planował kolejną akcję profilaktyczną, tym razem z kolei z okazji Dnia Mamy. Ale w tym przypadku z badania będą mogły skorzystać zarówno panie, jak i panowie. Podobnie jak teraz będzie otwarta pracownia mammografii, cytologia, a oprócz tego będzie USG. I w tym przypadku też nie będzie ograniczeń wiekowych, tylko ewentualnie w ramach programu profilaktycznego raka piersi i cytologii. Szczegółowe informacje będą jeszcze podane przed samą akcją, więc proszę śledzić stronę szpitala, Facebooka i inne serwisy społecznościowe. Chcielibyśmy jeszcze podziękować wszystkim paniom, które wykonały dzisiaj badanie mammograficzne oraz cytologię i życzymy im dużo zdrowia i zapraszamy na kolejne badania za 2-3 lata. Oprócz tego pragniemy przypomnieć, że w naszym szpitalu możemy wykonywać od poniedziałku do piątku badania profilaktyczne w ramach programu profilaktycznego raz na 2 lata. W przypadku pacjentek, których w rodzinie wystąpił rak piersi, wtedy można takie badanie wykonać co roku. Piersi należy badać przynajmniej raz w miesiącu, najlepiej tuż po miesiące. Tak? Każda pacjentka powinna takiego badania dokonać. Tak? Badanie wykonujemy najczęściej i najlepiej przed lustrem, wtedy najlepiej zobaczyć wszelkie zmiany jakieś tam wizualne, jakie mogą zaistnieć w naszych piersiach, tak? No i oczywiście badanie palpacyjne, tak? To jest badanie, które należy wykonać rękoma wokół brodawek oraz pod pachami. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, no najlepiej zgłosić się do nas, można do nas tutaj do poradnika bądź do swojego lekarza ginekologa, który dokładnie określi, czy jest się czym martwić i czy gdzieś dalej pacjentkę taką pokierować. Istotną rzeczą, jaką powinny pacjentki wykonywać, jest badanie cytologiczne. Tak? Jest to badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy. Jest to badanie nieinwazyjne, tak? Powoduje może jakiś tam lekki dyskomfort u pacjentki podczas pobrania w wielkości 10-15 sekund, tak? Natomiast te 10-15 sekund czasami świadczy o dobrostanie, tak? Pacjentki bądź nie. I zawsze warto takie badanie wykonać przynajmniej pacjentki w wieku 25-60 lat. Takie badanie powinny wykonywać przynajmniej raz na
3 lata, tak? Co jak najbardziej jest udostępnianym badaniem w naszej poradni tutaj przyszpitalnej. Szczecineckie morsy z zanurzeniem w jeziorze Trzesiecko zakończyły sezon. Do wspólnej kąpieli zaproszono klubowiczów z innych miejscowości. Na Mysiej Wyspie w minioną niedzielę pojawili się miłośnicy zimnych kąpieli z kilku miejscowości. Niektórzy w przedziwnych strojach. Najliczniej reprezentowani byli oczywiście gospodarze. Po kilkuminutowej rozgrzewce morsy weszły do wody. Pływające w pobliżu ptactwo wodne było bardzo zdziwione. Zawodnicy dopisali u nas, nawet ze Szczecina, Koszalina, Bobolic, Białego Boru, wszystkich ościennych powiatów. Jest około 200 osób docelowo, zobaczymy, zapisy ciągle trwają. Czy pogoda wam dopisała? No jak widać, pogoda wyśmienita, 3 stopnie w wodzie, temperatura bliska zeru i słoneczko, także będziemy się bawić. Wolelibyście, jakby było zimno? Im zimniej, tym lepiej. No ale niestety już idzie wiosna, dlatego kończymy sezon tutaj. Jak będzie przebiegało to morsowisko? Morsowisko już to jest impreza cykliczna, także zaczynamy wstępną rozgrzewką, wspólnym zdjęciem, zamoczeniem w wodzie, tak, czyli wspólnym wejściem do wody, a potem ciepły poczęstunek i oczywiście imprezy sportowe, rywalizacyjne między klubami. Czy będą jeszcze jakieś inne imprezy w innych klubach? Tak, już inne kluby przez cały sezon organizują różnego rodzaju imprezy, dlatego też wymiennie uczestniczą u nas i my też aktywnie staramy się uczestniczyć w innych imprezach. A gdzie kolejna? Kolejna wiem, że niebawem będzie w pomoc w Postomino i bodajże Morsjanie z Bobolic. Także jak widzimy, jest to już 8. edycja naszej imprezy. Także jest to impreza pod patronatem burmistrza miasta. Jest już po raz 8. I myślę, że będą kolejne coraz lepsze. Nie wiadomo od jak dawna, tak? Zrobiło się tak naprawdę modne od 5 lat, takie na... Wszędzie się to dzieje, a tak to my, ja morsuję 6 rok, 7 w sumie, no to nie było tyle grup morsujących, była nas mała grupa osób, a w tej chwili jest nas bardzo dużo. Co trzeba zrobić, żeby bezpiecznie morsować? No przede wszystkim nie wchodzimy po alkoholu, to jest podstawa. Można się rozgrzewać albo nie, nasza grupa się rzadko rozgrzewa. To indywidualne podejście każdego. Mi na przykład jest lepiej bez... rozgrzewania się. Morsujemy 2 razy w tygodniu, to jest takie minimum, nie? Morsujemy w jeziorze białoborskim. Przyjechaliśmy na zlot, tak? Na Mysią Wyspę, żeby uczestniczyć w wspólnej kąpieli. Co daje państwu morsowanie? Morsowanie daje nam energię, siłę, radość, szczęście, zdrowie, szczęście, przyjaźnie, bo wiadomo, że nie kąpiemy się godzinami, kąpiel jest krótka dla bezpieczeństwa, dla względów zdrowotnych, ale te przyjaźnie, które się zawiązują, spotykamy się, wspólnie spędzamy czas, to jest coś pięknego, taka integracja wszystkich ludzi. I endorfiny działają przez cały tydzień. Czy kąpiecie się w tych strojach? Kąpiemy się, mamy do strojów inne, do kąpieli inne, te nie, mamy to nasze takie są wizytowe, takie rozpoznawcze, ale do kąpieli też my używamy rogów, mamy sukieneczki z dziewczynami, to zależności, raz się tak kąpiemy, raz kiedy nam się po prostu... My się kąpiemy bez stroi przecież.
Zima powoli dobiega końca. Zwiastunem wiosny są na pewno bociany. Pierwszy zwiadowca już w sobotę pojawił się w Grąbczynie na swoim gnieździe. Przed nim teraz ciężkie dni, pokarmu jeszcze niewiele, a on wycieńczony długą podróżą musi przygotować gniazdo na przylot partnerki. To też będzie wymagało wysiłku. Zazwyczaj bociany pojawiają się u nas około 19 marca. Ten jest kilka dni wcześniej. Może oznacza to, że zima już nie wróci? W najbliższą środę w kinie Wolność zaplanowano kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Tym razem kinomani będą mogli obejrzeć czeski film biograficzny. To dość nietypowe kino, ponieważ no od jakiegoś czasu, nie wiem dlaczego tak się stało, ale no reżyserzy dość rzadko i sporadycznie sięgają po biografie wielkich, a czasami wielkich zapomnianych muzyków klasycznych. Tym i dlatego też no postanowiliśmy Państwu przypomnieć film, pokazać film, który w Czechach zdobył aż bodajże 6 czeskich złotych lwów. To jest najbardziej prestiżowa nagroda czeskiego przemysłu filmowego, a mowa o obrazie zupełnie w Polsce nieznanego czeskiego reżysera i scenarzysty Petra Wacława w filmie zatytułowanym Il Boemo. Po włosku znaczy, to znaczy po prostu Czech, a cały film jest biografią muzyczną Józefa Myśliweczka, tak się nazywał ten czeski kompozytor późnego baroku i początku klasycyzmu, no, który w pewnym momencie swojej kariery artystycznej był najbardziej popularnym kompozytorem operowym i nie tylko operowym, również symfonicznym we Włoszech. Wystawiał swoje opery we wszystkich najważniejszych operach włoskich. Zresztą no, jego dzieła były wystawiane w całej Europie od Bolonii, Wenecji po całą Portugalię, po Lizbonę. I rzeczywiście jest to przykład znakomitej, bardzo intrygującej od strony filmowej biografii, ponieważ no, tak samo jak szybko zdobył ogromną popularność Myśliweczek w Wenecji, czy w ogóle we Włoszech, tak bardzo stosunkowo szybko o nim zapomniano, pomimo tego, że był do dzisiaj jest bardzo cenionym muzykiem. No, film zresztą ujawnia bardzo piękną scenę z jego spotkania z małym Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, który bardzo cenił Myśliweczka, więc ci z Państwa, którzy pamiętają takie hity kinematografii światowej, jak Amadeusz, jak Milosza Formana, jak wcześniejsze filmy takie, chociażby jak muzyczne biografie Ferenca Liszta, czyli Lisztomanie Kena Russella, czy Diabły, czy wiele, wiele innych utworów dotyczących chociażby skandalicznych epizodów z życia Piotra Czajkowskiego, które pokazał na ekranie Ken Russell, osoby, które pamiętają chociażby nawet polskie filmy dotyczące wybitnych kompozytorów, jak no, Nie przymierzając niebieską nutę Andrzeja Żuławskiego, film opowiadający pewien epizod biografii Fryderyka Chopina. No, na pewno będą zadowoleni z tego, co zobaczą na ekranie, bo jest to dzieło drobiazgowo odtwarzające realia XVIII-wiecznej Wenecji, Pragi, wielu innych włoskich miast. Świetnie zbudowana jakby opowieść i od strony aktorskiej, scenograficznej, no ale przede wszystkim muzycznej. Więc ci z Państwa, którzy lubią ten późny barok, barok, który kojarzony jest chociażby z takim stylem galant, reprezentowanym przez Karla Filipa Emanuela Bacha, jednego z synów wybitnego niemieckiego kompozytora, no na pewno powinni posłuchać też muzyki Józefa Myśliweczka, bo jest to kawał naprawdę dobrej kompozytorskiej roboty i no, dlatego też serdecznie zapraszam w środę Il Boemo, czyli Czech, film Petera Wacława, dyskusyjny klub filmowy, serdecznie zaprasza. Malutka Nadia Gebauer zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Potrzebny jest lek, który zatrzyma chorobę. Jego koszt to prawie 10 milionów złotych. W mieście i powiecie organizowane są zbiórki na ten cel. W najbliższą sobotę odbędzie się bieg charytatywny dla Nadii na dystansie 2,5 kilometra. Zapisy na stronie Foxter Sport, wpisowe 30 zł. Start o godzinie 11 przy ślusarni.
I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. Po reklamach w pociągu wspomnień cofniemy się w czasie, a następnie obejrzymy poselski brief Małgorzaty Golińskiej. Kolejną pozycją naszego dzisiejszego programu będzie materiał ze studia Pomorze Zachodnie News, a po nim zobaczymy jeszcze magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.